zanim pominiesz. Dobra optymalizacja serwera. Solo music. Duża ilość importowanych pojazdów. Serwer zrobiony od graczy dla graczy. Szybka pomoc techniczna. Galactic RP zaprasza na start. Link do Discorda w opisie. To oni się już tym zajmują, to nie będę mu się wtryniał w... Nie, on się cieszy. Czemu? No bo tam balasi mieszkają. Aha, bo oni się nie lubią. Nie, ich trzeba tępić po prostu. A kto to jest Piccicala? Z ciekawości. Piccicala jest szeryf. No. Szeryf. Dziękuję bardzo, Suba. Taki pochołek w policji. No. Szeryf. Nic nie znaczy tam. O, chyba jest przeszukanie. Dzień dobry. Poproszę dowód. Cześć. Dobra, mam przyjrzenie. Pani się ustawi tutaj rękami do ściany. Rewizja osobista. Kurwa, nie to. Cędziszka? No. O kurwa, skończyło się. Teraz z kaczutkiem patrolowanie na mechaniku. Na 100%. Ale pogadamy po przeszukaniu. Boże, się ustaw tam, proszę cię. Sprawdzę, co masz w sobie. Maura, maura. Masz 3500 i idę wykupić. Dzień dobry. W tylnej kieszeni nic. W drugiej... $300 i telefon. Pod pachami? Kilgotki są? Troszkę. I świetnie. Jesteś czysta. Widać, że się myjesz. No, codziennie. Codziennie? O, ale ty musisz mieć kasy na wodę. Ja to co 3 dni. Nie no, po prostu nie kąpię się, tylko po prostu taniej wychodzi. No i fajnie. Możemy wziąć kiedyś razem, będę też codziennie wtedy mógł. Spoko. Lanos mi się rozjebał. Skończyło mi się dzisiaj chyba, wiesz, bo wczoraj jeszcze miałem. Co się zastanawiasz? Weź normalnie, zadzwoń, jak chcesz się kąpać. Czy masz mały prysznic? Ważne, że pan kupił nowe. Dobra. Znaczy, no taki mały, no. To ja tylko rękę wsadzę. Za wodę dużo płacę. Bo myję się codziennie. Troszkę taniej wychodzi niż kąpiel, ale wciąż dużo, to mi już na prysz nic nie było stać. Ale nie masz faceta, który się z tą kąpie, nie? Szefie, jak coś, to czysta jest. Tak? Nic nie ma przy sobie. Tata mi czasem wchodzi, wiesz? Tata? Traumę mam, no, traumę mam. Kurde. Szefie, trzeba wywieźć starego. Daj namiar, zajmiemy się tym. Masz zdjęcie ojca? Jak dzieci ojca. Czyli zdjęcie ojca. Wywieziemy go do lasu, będzie lisą jaja lizał. Tak go zakopiemy. Nie mam, ale ma takie siwe włosy, bo jest stary. 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 Szefie, ja zapiszę. Syry. No, siwy, stary. Z brodą. Broda. Gruby. Tak, świętego Mikołaja. To nie dziadek Mróz? O, ja wiem, mam rysopis, wyskoczyło mi, Menel. Dobrze, wiem gdzie szukać. Nosem. Listonoszem też jest. Podaj rękę, muszę trop wziąć. Dobra, złapałem trop, wiem gdzie jest, chodźcie. Dobra. Ty, ja pojadę na firmę, wiesz? Siema. Cześć, cześć. Jadę na firmę tego chłopa ogarnąć. Zawieź cię na firmę? Nie. Ogarnę sobie. Szybko. Ogarnę sobie, pojedziemy. Dobra. Ty patrolu, a nie stoisz jak widły w gnoju? Czy szefu przyjechał? Spatrolowany, panie. A, spatrolowany, nie ma problemu. No. Kurde, kluczyki chyba zostawi. Ja pierdolę. A nie, tu wypadły. No, musisz pilnować. Kurczę, wypadły, bo grzebałem se w kieszeni. Ale jak z tamtym się lałeś? A mogły wypaść, faktycznie. No. Jaś, jak tamtemu wypierdoliłem, jak zaczął spierdalać, musiałem już go na drugi koniec... Na mnie psiknął, kurwa, myślałem, że umrę. Dobra, już ci daję na następne. Fajna ta dziewczyna, nie? W koku. Kto to był? Fajne, fajne. Nie wiem. No to wiesz, jak to jest z tymi babami. Tu w prawo.
Ja tu mogę na... A, w prawo, myślałem, że tam. No. Wiesz, jak to jest z tymi babami. A chuj, ja to ci powiem, na jednej obsiadłem i ją dojeżdżam. Dotarta już jest. Ja to bym chciał mieć taką pochewkę na kutasa w domu. A to słuchaj, to ja to ci ogarnę jakoś dobro, dupa. No i niech nie wkurwia mnie, najlepiej jakby nic nie mówiło. No. Albo mało. I żeby się tylko wypinała, nie? Nie, nie musi się nawet wypinać, bo to jest w chuj roboty do mnie, niech se poskacze. Bo ja ten, na redukcji tylko dużo się ruszam, a tak to wszystko na luzaczku, żeby masa nie spadła. Mogę tu? Na masie oszczędzasz? Możesz, możesz. Oszczędzam, bo biedę klepie. Nie dojadam. Skróty znam takie. No. Tutaj w lewo. Tu w prawo. No i słuchaj, na tym punkcie musisz uważać, nie? A czemu? Żeby całego hajsu nie przepierdoli. Na szczęście na razie jest kasyno zamknięte. Ole ochroni! O Jezus, ja by taki event był. No słuchaj, no muszę obronić, akcept? Tak? Co akcept, Kubuś? Muszę obronić. Chodź, zejdziemy na dół. Zobaczysz, jakie tu mają maszyny. A można zakręcić? No teraz nie. Ja to jeszcze lubię. Jest nieczynne. Dalej nie możesz iść. Musimy tutaj, nie? W trakcie jak ten podpisujesz, cię później nie szczyta na czytniku. Aha, że to jest taki GPS, tak? Tak, tak. Kurczaki. 800 tysi? Elegaszko. Masz dobra robota, zobacz, ludzie stoją. Dzień dobry. A dzień dobry. Witam. O nie, kocra. Co ty? Pali Isra. Co ty robisz? A nie, to jest posąg. Teren czysty. Ze złota. No. Jak się u nas pracuje? Dobrze, niedobrze? Bardzo dobrze. No. Znakomicie. I super jest, szefie. Kiedy podwyżka? Ja to bym chciał podwyżkę, bo mi się marzy rower. Słuchaj no. Na czterech kołach czy na dwóch? Trzeba trochę popracować. Niedługo będziemy jeździli na obchody. Będziemy 10 osób brali. 10-12 osób. Prawo. I będziemy jeździli na obchody, na dodatkowe zlecenia. Jak będziesz, to się załapiesz. Jak kiedyś 12 osób w szefie na solówce przed klubem w disco Sęk Śródka, to jest niedaleko Paleto, to normalnie naładowałem lewą ręką, bo w prawej trzymałem drinka. A to zabijaka chyba jakiś, co? No, bramkarz nie był. Widzisz po nim? Zobacz. Nie będę się napinał, bo mogę guzikiem zestrzelić. Napisałeś? Mhm. Pierłeś, kolego? Ale kurwa zajebało, to zjebałeś? Pa, niedostępny, zesrał się w tej, że nie wiem do kogo się mówi. Przestraszył się. Zobacz jak udaje, co? Albo to ty, bo tobie ten smród nie przeszkadza, a on zemdlał. Jasne, jasne. A nie, on tak pachnie normalnie, kurwa, weź się umyj. Cholera. Większość perfumów jest z odchodów robiona, więc... Obraził się chyba. Zesrał się i się obraził, krzywdę chciał nam zrobić. Kłe, a ty, co ty tu robisz? Że ja? Kurde, miał odpowiedź. Szoferem. Dobra, to jest twój szofer? Ty jesteś szoferem tej koleżanki, czy? Mhm. Kurde, ale dupa się dorobiła. A gdzie pan pracuje? Mechanik. Z mechanikami sztamę trzymam. No. Mechaniki dobre mordy. No.
Tylko mają brud pod paznokciami. Ja mam ten problem, cały czas mam łapy ujebane. Ba, no taka robota, no. No, tu oleje, tu tamte. No. Klocki wymienić. A w rękawiczkach to nie robota. No. Halo? No? Tak, tak, już jedziemy do domu. No, no, papa, mamo. Szefie, możemy jechać dalej, ja już mam raport wypełniony. Okej, okay, dobra. Szef poczeka, że nie zastrzelili, to sprawdzę. Bo pewnie na szefa polują. Szef poczeka w środku! Dobra, dobra. Okej, okay, czysto. Dobra. Oho, policja się czai. Ja mam latarkę, jestem uzbrojony w latarkę. No, trzeba czasami na nich uważać, wiesz, bo się trafi jakiś odklejony policjant, co myśli, że nie wiadomo co, ale to... Jak coś, to dzwoń do Pisikeli. Właśnie dzwonię, bo mi dzwonił. Szef już no. Może siadać. No. No, halo? Przyczepkę. To za chwilę się spotkamy, bo ja muszę odtransportować szefa mojego najlepszego. Tak jest najebany? No, siedzi z tyłu, zasypia, to chyba się napierdolił. Najebał się jak pies na pewno. Ale mówi jeszcze pełnymi zdaniami, czyli na pewno jeszcze do baru chce jechać. No, może tak być. Słuchaj, Picik, odwiozę szefa i dzwonię. Dobra, nara. Dobra. I szef jest trzeźwy jeszcze? Mogę do sklepu podjechać jakby co. No, jeszcze się trzymam, ale nie musisz do sklepu, my mamy na firmie mamy cały barek. Codziennie uzupełniany. No to nie ma problemu. Do wyboru, do koloru. To pod firmę jechać teraz, czy gdzie? Czy na robotę? Nie, no na robotę, dokończymy ten kurs. A to chyba, no, nie? To nie ma, a to no manie, no no manie. A ja nie wiem, gdzie mam jechać. Już ci zaznaczyłem, do mnie na klub jedziemy. Tam, gdzie na bramce się stoi? No. I o to chodzi. Pokażę ci mój klub. Ja jak ryba w stawie będę się tam czuł. No. Kurde, ale żeby hybrydą tak szybko jechać? A to z górki. No, ale my będziemy mieli nowe autka, wiesz? Niedługo, bo zamówiliśmy od Niemca. O! Całą flotę na BMW wymieniamy. O, dwójka Adolfa są super. O, tu było, w lewo. W lewo? Za nami, tu w lewo. I teraz tu w prawo, w ten wjazd, widzisz tutaj? Zaraz ci pokażę klub, jak wygląda. Oni tutaj z tyłu parkingu pilnują, my pójdziemy do środka, dawaj. Ty, ale ta dziewczyna se kurde kupiła własnego tego? Co własnego? I własną kierownicę? Kierowcę, że ją wozi. Nie tutaj, chodź tu. No słuchaj. Pewnie jakiś stulejarz, no. Myślisz, że wiesz. Że poliże. Ta, myślisz, że poliże, ona mu tylko da podrapać po kolanie. Dawaj tutaj na skróty. O nie, w gówno wdepłem, szefie. No nie gadaj. No przysięgam, pójdę bez butów. To chuj. Chuj tam, nikt nie patrzy, powycieraj tą barierkę tam. I tak tu przyjdzie zaraz sprzątaczka i posprząta. Dobra, idę bez butów. Jak zaschnie, to se wykruszę. No dobra. Kurwa, ale gorące to. Słońce się nagrzało. Dawaj do środka. Dokończą nam remont w klubie, to będziemy pierwsze imprezę robili. Ale tu by się, kurwa, tabletami handlowało. Witam, 5 miesięcy. Człowieku, jakie tu dupy tańczą. Troszkę tak. Nie wiadomo, na czym oko zarzucić. Tyle świniów? Łez. Ale bym tu stał, tu normalnie koszatni. No. Tak bym stanął, nie? I... No. I cyk, o. No. A łapy muszę tak trzymać, bo z luzy jakbym przyjebał, mógłbym zabić. No. No. Kuba, gambling nawet na szacie, kurwa. Ej, ale Kubie byś chciał widać sobie. Bela inwestuje 3 zł. Zobacz, pierwszy bar nam się pokazuje. $5. Ole barek. O, jaka kolumna! To nic.
To chodź zacz tu. Ło kurczę, aby ktoś miał epilepsję, to by mógł tu breakdance'a tańczyć. No. Dwa światełka i by się wyginał. No. I słuchaj, chodź tutaj, ja ci pokażę. Bo ja dobrych ochroniarzy to jeszcze biorę do takiego jednego pomieszczenia. O kurwa, ale klub. Pierwszy raz widzę ten klub tak cały. Oprócz parkietu. Jo! Tutaj co się dzieje czasami, to ty nawet nie masz pojęcia. To je wyprum. Tutaj to baby czasami potrafią kogoś z dupą wciągać. Ja! Tu można robić bukakę, szefie. No. Co tu się odpieprza? Słuchaj, ja ci tak powiem między nami. Kiedyś na imprezie tu się federalni bawili, wykupili u nas całą tą lożę. Kurwa. Tutaj to normalnie wchodziłeś jakby z 2 kilo mąki rozsypali. Federalni tacy tańczy... są. Tutaj na tym stoliku za nami dupa im tańczyła. Jak chcieli coś kurwa zawąchać, to ją normalnie na tym blacie przed nami kładli. Tragedia, normalnie takie tarło tu rządzili, że szok. A ta dziewczyna, to ona nie była zgwałcona? Nie, jej się podobało, pieniądze za to wzięła. Kurczę, nie dość, że wzięła do dupy też do kieszeni. Kurczę, są te wariatki obrotne. No są, są. No. No i słuchaj, tu jest też taki pokój. Nie wiem, czy kojarzysz, ale w każdym klubie jest taki pokój. Jak delikwent jest niewygodny, to się go do takiego pokoju zaciąga i mu się w pierdol spuszcza. Z latarki przez łeb. No. No i wiesz, no, czasami jest potrzebny taki ochroniarz, który potrafi mocno przypierdolić, że chłop po jednym strzale zejdzie. Ja mogę jak ten, Nate Diaz z liścia. No. Szefie, ale się szef dorobił kasy, ja pierdolę. No, gdzie tam? To jest z rybich łusek? To? No. Nie, to co ten? To są kapsle Mojżesza. Kurczę, to piwo to z obiegu rok temu wycofali. No. Ale wychlaliście. Ty, ale to jest linoleum. Tutaj? No, ja myślę, że pan, ale to linoleum jest. Tak, to jest gumolit. Albo gumolit, no linoleum albo gumolit. Kiedyś breka tańczyłem na gumolicie. Ta? No i czapkę miałem, pieniądze chciałem. Od ludzi. To jest taki gumolit, a tu jest zwykła dzina. Ja ci powiem dlaczego. W razie czego, jak mi to kurwa gęste wpadną, nie? No. Zrobię mi tu wjazd. I trzepią kąty. To mówię, to po co mają zrywać kurwa parkiet? No wypatrzcie. Listewkę tu ściągasz, odwija i niech kurwa psiak węszy. No tak, dla nich łatwiej. No. A jedyne, co mogą zrobić, dodatkowych kosztów. Bo mi się wydaje, że jak oni tak se węszą na ziemi, nie? Tak o. To oni się bardziej naćpają, niż coś wywęszą. No. No bo jak są na takie imprezy sypano nakrapiane, szefie, to... Słuchaj, tu jest wszystko sztywniutko. To jest szyba? O ja pierdolę, to jest szyba. Ja mi się wydaje, że z DDoS-a są. Szefa wyjebało. Ej, czujecie to, że są DDoS-y? Czekamy za szefem. Ej, ja nie mogę uwierzyć, że są DDoS-y, nie? Kurwa mnie to, że są DDoS-y, nie? Bo nie można sobie pograć w grę. No wyjebało, nie? Już nie będzie GTA dzisiaj. Jestem przekonany, że nie będzie.